Widzicie, tutaj mam normalne koło magnesowe, które fabrycznie było w tym silniku. Pokażę Wam przyspieszenie, jak jedzie i tak dalej. A później zmienimy na koło wyczynowe, które ja zrobiłem. No i niestety, co się okazuje, jest w innym miejscu wypustka pod impulsator. I zobaczycie zresztą, jak to jedzie. Tutaj widać jest normalne koło, tak? Normalne koło magnesowe. Trzyma sobie takie obroty, jak widzicie. Nic się z tym nie dzieje. Tutaj z tego miejsca, nie? Tutaj jest papierek, tutaj jest to pęknięcie asfaltu i jedziemy VMAX i patrzcie. Full gaz, full gaz. km/h. Z powrotem do plecaka. Do plecaka było 55, ale jechałem od 10, ale chciałem Wam obrazkowo to pokazać. I patrzcie, normalne koło magnesowe ma wypustkę między tym a tym, nie? Teraz wezmę, zmienię to na koło te wyczynowe, nie ruszając wału oczywiście, musi przyjść w ten sposób i zobaczcie, taka jest różnica. Jeszcze raz. Pyk. I pyk. Widać? Dobra, zakręćmy te koło magnesowe. Mamy to wyczynowe koło magnesowe. Okej, odpalę. Ale słyszycie? Są inne obroty, nie? Kurwa, coś tak mułowa to jedzie, nie? No i patrzcie. Znowu mamy tu ten popraw, tu to pęknięcie, gaz w opór. Czterdzieści na godzinę. Okej, stąd do plecaka. Więc kąt zapłonu ma kluczowe znaczenie, jak widzicie. Koło magnesowe i tamto koło magnesowe są do tego samego silnika. Tylko że to koło magnesowe jest z drugiego silnika. I ma inny, w innym miejscu impulsator. To teraz Wam powiem tyle. Współczuję Wam, jak macie wymienić sobie stator kołem magnesowym, kupicie coś, a potem skuter Wam nie jedzie. No, to może być ta przyczyna. Impulsator w innym miejscu. Jak to najlepiej sprawdzić? Tutaj jest ten znacznik, tak? Ustawiacie sobie wypustkę tak, żeby początek był na tym znaczniku i dalej, tak? I możecie sobie zrobić wtedy kreski. Albo inaczej, blokujecie wał korbowy i robicie wtedy kreski, tak? Bo może lekko Wam się to przesunąć. Wtedy jak macie to zblokowane, macie zrobione kreski, ściągacie stare koło magnesowe, zakładacie nowe i sprawdzacie, czy jest w tym samym miejscu.
Jeśli nie jest w tym samym miejscu, odsyłajcie takie koło magnesowe, bo ciężko będzie Wam idealnie ustawić zapłon. Oczywiście trzeba zrobić fasolki, da się to ustawić, ale jest bardzo, bardzo ciężko bez tarczy pomiarowej. O tarczy pomiarowej kiedyś zrobię odcinek, jeśli będę znów ustawiać zapłon. Druga ważna rzecz, również ta grubość tej wypustki ma znaczenie. Jeśli ta grubość wypustki będzie inna, to impulsator musi się przybliżyć. A nie radzę wyginać impulsatora, ponieważ może się to źle skończyć dla czpienia, o czym już się przekonałem w filmiku, jak rozwaliłem silnik wyczynowy w 4 km. Także tyle dzisiaj ode mnie dla Was. Mam nadzieję, że Wam się przyda taka lekcja. Jak widzicie, bardzo to wpływa na osiągi silnika. Także na razie.